Siema, siema, lecimy sobie dzisiaj dalej z modzikiem naszym Darkness Falls. O nie, teraz będzie horda. No to zobaczymy sobie, jak wygląda horda na tym modzie. Ja się oczywiście schowam u tego tradera, bo raczej na zewnątrz nie przeżyję tej hordy. Od niego mam misję, dobra. Więc dzisiaj w planach jest porobienie jakiejś misji. No i może zbudowanie jakiegoś pierwszego schronienia. Jakiejś pierwszej bazy, to by było całkiem spoko. Żeby zrobić w końcu jakąś bazę. Tak więc wychodzimy i mamy misję, tak? Mamy dwie misje do zrobienia. No to co? Idziemy robić. A sekunda, bo ja mogę chyba zrobić łopatę na dwójce. Tak? Nie, jedynka. On nie ma łopaty żadnej? Jakbym miał jakąś łopatę, to ja bym kupił. Masz łopatę, gościu? Shawel. Nie ma łopaty żadnej. Minibike. No cóż, no to niestety jesteśmy zmuszeni kopać łopatką z kamienia. No to co, lecimy dalej. Ja to mam jednak kurde oko. Pierwsze wkopanie się i od razu mamy skrzyneczkę. Czy ja stąd wyjdę normalnie? Wyjdę, okej. To co, bierzemy skrzyneczkę. Oczywiście jedzonko pewnie będzie. Jakiś schemacik jeden. Przetestujemy sobie naszego Fairaxa, jak to bije. I co te zombiaki? Które te drzewa tu przeszkadzają? Dobra, tu jest jeden. Zobaczmy, jak to bije. Bez szału, tak szczerze mówiąc. Włócznia chyba lepsza. Ja się włócznią na większy zasięg mogę bić. Także bez szału. Ten Fire Axe na 16 poziomie. Co, dwa zombiaki? No dobra. To jak tak to wygląda. To jeszcze sobie. To w sumie nie potrzebuję dwóch włóczni na pewno teraz. Skoro tutaj nie da się nimi rzucać. I idziemy jeszcze po drugiego kościka 500 metrów i później pójdziemy sobie oddać dwa na raz i zobaczymy, co dostaniemy ciekawego. A jeszcze chciałem przypomnieć, że gram na serwerze publicznym, także ostatnio nie wiem, który był dzień, 30 któryś? 30 chyba, albo 32. No i te dni lecą nawet jak ktoś inny jest na serwerze, nie? Więc może być całkiem często horda tutaj, ale w hordę mam zamiar się schować u handlarza, u tradera i zobaczymy. Jak będzie wyglądać na tym modzie horda? Oczywiście na tym modzie też możemy spotkać NPC-ków. I możemy z nimi nawet rozmawiać. Come with me. O lol. Za 1000 tokenów ona może iść ze mną. Ale kozak, bierzemy. I co mam ją? Ona chodzi ze mną. Ale kozak, dobra. Tylko ciekawe przez ile? Mam nadzieję, że cały czas. Ona będzie tak ze mną sobie chodzić. Fajne to jest. I co ona? Jak ona strzela? Jak ona zabija te zombiaki? Zabijesz tego zombiaka? Halo? Ona się zbugowała. Nie, ona strzela, tylko coś się zbugowało i nie widać jak strzela. Szczerze mówiąc, to chyba wtopione 1000 tokenów. Co to jest? Świnka. Lol. Tam są kolejne zombiaki. Aha, bo tu jakiś typo walczył z tym zombiakiem. On tu umarł gdzieś. Ten gościu, który walczył z tym zombiakiem. Ja nie wiem, czy jego itemy spadły. Czy on coś miał. On chyba po prostu zniknął. No, szkoda. Dobra, idziemy zrobić tego questa. Coś dużo zombiaków się tu nagle zaczęło respić. No? Nie wiem czemu. Dobra, porobiony. Nie wiem, ona useless jest.
Ona nie strzela tak jak powinna. W sensie ja myślałem, że... Że ona będzie fajnie strzelać. Ja nie będę musiał za wiele robić, ale... Wychodzi na to, że wcale tak nie jest. Dobra, dobiła go. Skąd tu tyle zombiaków? Halo. Dobra. Tam kolejny jest. Dobra, idę kopać, bo... Nigdy nie zacznę tego kopać. Dobra, wiecie co? Ja jednak tego nie wykopię, bo nie mam pojęcia, która jest godzina. A ewidentnie zaczyna się ściemniać i ja naprawdę nie chciałbym podczas hordy być na zewnątrz, także lecimy szybko do tego tradera i tam w kolejnym dniu sobie pójdziemy ogarnąć sobie to. Ale trochę zaczynam się cykać. A jak ja tam nie dobiegnę i zaczną mi się respić zombiaki, to będzie kiepsko. Dobra, jestem u tradera. Pójdziemy sobie oddać misję. Zobaczymy przy okazji, która jest godzina. Aha, tu nie do niego, okej. Okay. A która jest godzina? 20:36, czyli jeszcze półtorej godzinki mamy, teoretycznie. Ale wolałem nie ryzykować mimo wszystko. Dobra, i co my tu mamy? Sklep... O, 9 bandaży, biorę to. Co masz dalej? Kurde, nie chce mi się już tego kopać. Ale to jest tak blisko. Musiałbym znaleźć jakąś łopatę lepszą. Więc chyba pójdziemy sobie w kolejnym dniu na... jakiś looting przy okazji. Jak będziemy... szukać tych misji. Chcę się iść na tę misję. Nie mam żadnej broni, to też jest problem. Musiałbym sobie jakąś broń ogarnąć. Ale to też tam. Trochę martwi mnie to, że zmarnowałem 1000 tokenów na tą babkę tutaj, gdzie ona jest, na nią, a ona za wiele nie robi. A, ale ja jej mogę dać przedmioty i ona mi będzie przetrzymywać itemy, których ja aktualnie nie potrzebuję. Tylko, co jak ona umrze? To jest ciekawe. Dlatego nie chciałbym jej dawać niczego... ważnego, co mógłbym potrzebować. Na przykład amunicja. To jej mogę dać. To. Iron, żeby one mi się przydadzą. No i dobra, zrobiliśmy sobie trochę miejsca w ekwipunku. Dając jej itemki. Co ona ma tu jeszcze za opcję? Aha! Czyli... ja mogę ją ustawić, żeby ona chodziła z miejsca do miejsca, albo żeby stała w jednym miejscu i patrolowała. Okej, okay, to jest fajne akurat. Co się stało? Czemu tu jest wejście? Odsuń się. To powinno tak wyglądać? Ja tu mogę postawić te drzwi na przykład. Nie mogę. Co już się stało? Halo? Nie podoba mi się to. Co się stało z moją staminą? Czemu jestem głodny? O co tu chodzi? Nie mam jedzenia więcej. Muszę coś kupić na szybko. Nie mam pojęcia, co się właśnie stało z moim głodem. Ale to było dziwne. Co najmniej dziwne. Food poisoning 25%. Lol? Od kiedy puszki mają poisona? Od tego na przykład nie wiedziałem.
No dobra, powiedzmy, że tyle nam póki co wystarczy. Jeszcze tą zupkę mogę sobie zjeść. No ale nie wiem, co się stało, naprawdę. Dobra, sobie tutaj może wejdę. I poczekamy sobie. Dobra, tu jak widzicie jest jeden gość odwrócony w tę stronę. Więc prawdopodobnie, jeśli... O Jezu, nie chciałem. Jeśli jakiś zombiak wejdzie do środka, to on mnie obroni, więc jest okej. Okay. W ogóle fajne jest to, że można się schować u tradera. To jest akurat całkiem spoko, bo jak ktoś zacznie na serwerze, to wiadomo, że nie da sobie rady z tymi zombiakami. A tutaj będzie mógł sobie przeczekać. Dobra, byłem u tradera, zobaczyłem sobie właśnie godzinę i zaczyna się. Biegną zombiaki. Pełno zombiaków biegnie. Czy oni będą w stanie pozabijać te zombiaki? Ale one tu szybko rozwalają. Lol? Aha, czyli one mogą rozwalać u tradera. My możemy się tu schować, ale zombiaki chyba też mogą tutaj wejść. Prawdopodobnie. No. Tam już rozwalają. Co to jest? O, weszły. I tam zaraz też wejdą. Aha, bo oni się obracają. Okej, to jest akurat spoko. Tutaj są jakieś zombiaki? Nie no, nie ma tragedii. Patrzcie, tam weszły zombiaki. O lol. One górą, one tędy wchodzą. Te wszystkie zombiaki. Czekajcie, ja ustawię gamę wyżej. Byście widzieli cokolwiek. Ale są plecaczki. O, kwestik. I jakiś schemat jakiś. Chyba. Tam na dole są, widzicie? O Jezu, nie chciałem cię uderzyć. Przepraszam. Dobrze, on nie strzela do mnie, jak go uderzę. Co jest? Zabił mnie. Gward mnie zabił. Halo? Zabił? Zastrzelił mnie gward. Jak? Dlaczego on mnie zastrzelił? Halo? Co tu się stanęło? On mnie zastrzelił. Czemu mnie zastrzeliłeś? Ona zastrzeliła mnie. A gdzie są teraz moje itemy? Ja gdzieś tutaj umarłem. Dlaczego nie mam moich itemów? Halo? Aha! A, bo ja mam... No tak. XD. No ale... Nie wiem, dlaczego ona mnie zastrzeliła. Może dlatego, że ją uderzyłem. Albo celowała w zombiaki. Nie mam pojęcia, ale nagle zombiaki poznikały. Tam jest jakiś plecak. One tędy weszły. A, mądre dre zombiaki. Okej. No i dobra, no. Horda się zakończyła. I tak szczerze mówiąc, to nie było
Nic więcej. W sensie noc już później przebiega spokojnie. Nie wiem czemu, może coś się zbugowało, że jak umarłem, to już później nic się nie działo. Nie mam pojęcia jak to działa. Ale co, idziemy porobić kilka misji i może zaczniemy coś budować. Chociaż nie wiem czy zdążymy jeszcze w tym odcinku. Ale zobaczymy. Dobra, jestem już w pewnym miejscu i sobie tutaj kopię i odkryłem pewnego buga. Ponieważ jak się wejdzie tutaj, jak się kucnie, to znikają tekstury i wiecie co? Widać gdzie mam kopać, jej! Dobra, mamy misję gotową u traderów. U jednego i drugiego, tak więc zobaczmy co on nam da. Iron pickaxe. Dobra, biorę. 300 metrów znowu, okej, okay, niech będzie. Ogólnie nauczyłem się perka, gdzie mam 11 poziom narzędzi, więc powinno pójść następnym razem to kopanie trochę lepiej. No i co? Kolejny. Okej. Pytanie. Block damage 40, a moja? Ogólnie mamy tutaj też jeszcze questy klasowe, których niestety nie robiłem, więc będzie trzeba zacząć je robić. Czyli muszę znaleźć 50 paliwa. Problem jest taki, że nie mam klucza żadnego. Będę musiał sobie kluczego ogarnąć, ale to zaraz. Idziemy kolejną misję pyknąć. Dobra, przy okazji sobie zlutujemy domek, którego znalazłem. Idąc na misję, mam nadzieję, że tu będzie coś ciekawego. Klucz bym chciał bardzo znaleźć. Decaying Zombie Stripper. Fajne, fajne. Ale zombiaków się tu respi dużo wokół. O, plecaczek. Bandana. W sumie to mogę sobie założyć i lockpick. Się mu przyda kiedyś na pewno. Tu gdzieś widziałem. O, tutaj jest zombiak. Dobra, o, kolejny lucik. Ale się wystraszyłem. Patrzcie, jakie zombiaki tutaj są. 300 życia one mają. No i kolejny. Czemu są same takie zombiaki? O co tu chodzi? To jest już chyba piąty taki zombiak tutaj, którego zabijam. Naprawdę, masakra. Jest tak dużo tych zombiaków, że zlutowanie czegoś z moją bronią to jest... No, to trwa chwilę. Dobra, dostał w nogę typa. Są kolejne zombiaki. Czemu one się w ogóle nie budzą? To jest ciekawe. Umrzyj, gościu. Ale masakra. Dobra, napijemy się. O co chodzi z tymi zombiakami? O, obudził się. A, wszystkie się obudziły, okej. Okay. One już są w miarę takie łatwe do pokonania. W porównaniu z tamtymi. O, i level upik, fajne. Fajna miejscówka ogólnie. Dobra, został ostatni. Chociaż pewnie jeszcze na górze sporo ich będzie. O, ale lucik leci z tych zombiaków. Tyle no, że nic jakiegoś super fajnego to z nich nie leci. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Lockpick. Okej. No też, bez szału w sumie. Jakieś piczku. To co, idziemy chyba? A nie, bo tu jeszcze były jakieś pokoiki. O, mamy pierwszy pokoik. O Jezu, cztery zombiaki. Napraw. A, no to chwilę musimy poczekać na naprawę. Niestety. Dobra, zombiaki pozabijane, idziemy zobaczyć co tu mamy ciekawego. O, książki, to na pewno się przyda. Myślałem, że się przyda, bo myślałem, że będą jakieś książki fajne. Ale się okazało, że nie. Dobra.
My co jeszcze mamy? Tutaj był jeszcze jakiś pokoik. O. O Jezu, dostałem hita. Nie mam staminy. A znowu coś poleciało. A, przez te ciała ja chodzę. Wolniej. Dobra, co mi wydropiłeś, gościu? Papier. Będzie coś w końcu ciekawego? Jakaś broń? Cokolwiek? Da się w ogóle znaleźć na tym modzie broń? Przydałoby się. Jeszcze nic jakiegoś, nie wiem, super. Nie wiadomo jak fajnego nie znalazłem. To co, idziemy na górę zobaczyć. No, tutaj zombiaki, ale na szczęście te normalne. Całkiem na easy. Ona się wykrwawi, tak? Tak. Wooden club. Ile to ma damage'u? Łe, shit. Do rozwalenia. No i tyle, no. To był ten główny loot? Z tego domku? Tam na dole? Niemożliwe. A tutaj co mamy? O, zombiaka. Painkillery, okej. Okay. O, na hita. Spoko. Poprawimy sobie włócznie. Ale to jest niemożliwe. Żeby tu nic więcej nie było. Ale chyba rzeczywiście, tutaj był główny loot z tego domku. I tutaj safe musiałem rozwalić, bo mi lekpiku nie starczyło, ale nic ciekawego z tego nie poleciało tak naprawdę. Łe, lipa. Dobra, no to co? Idziemy oddać kościka i zobaczymy, co zostaniemy. Patrz, co znalazłem. Co to jest? To jest od kogoś baza? Słyszę pieseła. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że go uderzyłem, ale się przestraszyłem. On mnie chyba nie bije. Sorry, piesem, nie chciałem. Straszyłeś mnie. No, odsuń się. Nie wiem, czy on zombiaka chce bić? Nie wiem, jak to działa. Ale tu jest chyba od kogoś baza. Z tego, co widzę. Mamy... A nie. Co to jest? Nie wiem, czy on chce mnie zaatakować, czy nie. Cykam się. O Jezu, grubas, nie! Zaatakuj tego zombiaka. Pieseł. On chyba chce mnie zaatakować, ale jest zbugowany, tak mi się wydaje. Dobra, zabijam go. Mnie denerwuje. Wygląda jakaś baza jakiegoś NPC-ka tutaj. Dobra, oddajemy sobie kolejnego głośnika. Chyba to wezmę. Tu są już same clear zombies. Dobra, niech będzie to. Kurde, muszę zobaczyć, czy on nie ma czegoś ciekawego. Jest rowerek za 4750. Akurat tyle mam. Dobra, biorę. Cyk, mam już nasz rowerek. Tylko że gramy na serwerze i problem jest taki, że jak będę wychodził, to muszę gdzieś schować ten rower. A nie, bo ja go mogę przecież wziąć do EQ. Zrobiłem sobie pierwszą broń.
Ogólnie problem jest z jedzeniem tutaj, wiecie? Bo food poisoning to jest 25% praktycznie. Więc no jest problem. Dobra, stawiamy sobie rowerek, cyk. I co, jedziemy na misję. O, jak wyglądam w spódnicy. To nieźle. Dobra, to jedziemy sobie na misję. Okej, czyli tutaj nie można sprintować cały czas na rowerku. Tu mamy lekki problem. Myślałem, że będzie tak w normalnym, że można cały czas sprintować, ale jednak nie. No ale dobra, no. Musimy znaleźć jakieś quality jedzenia, bo jest lipa. Mam 10 staminy tylko. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że coś tam będzie. Czy wy widzicie to, co ja? Ten wielki budynek przed nami? Nie mówcie, że ja tam muszę pojechać. W tym budynku to ja będę pół dnia siedział. Ale zobaczymy. Problem jest taki, że ja nie mam jak tam przejechać. Bo tutaj wszędzie są takie wysokie górki. Ja bez staminy na taką górkę nie wjadę, niestety. W ogóle zaczynam umierać, nie podoba mi się to. Tam jest jakiś wielki budynek. Jelonek. Dobra, zobaczymy, co tam jest. A, okej, tutaj mamy całe miasto. Ale to fajnie wygląda. Duży budynek mnie interesuje. Co? Jedziemy. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. O, nie powinno. Dobra, co? Idziemy zobaczyć ten duży budynek. Problem jest taki, że bez jedzenia może być trochę lipa. Bo nie mam staminy za bardzo na walkę. Ale liczę na to, że tam będzie jakieś jedzonko. I będzie po problemie. Ale ładnie te miasta tu wyglądają. No, naprawdę. Dobra, to co? Wbijamy do budynku. No, tu już jest jakiś zombiak. Ja mogę podnieść ten rower? Mogę. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy, jak to broń bije. No hita, lol. Dobra, kozak. Co tu masz ciekawego? O, Nilesy. W ogóle to sobie założę. Weir. Kozak. Mamy nasz pierwszy armorek. No właśnie, nie mogę sprintować. To jest pająk? To jest wielki pająk? A ja chyba jednak nie chcę iść do tego budynku. Jest mi zimno w ogóle. Zimno, jestem głodny, jest tragedia. Nie wiem, czy nie lepiej by było, jakbym po prostu umarł. Tylko bedrola nie mam zapasowego. Niestety. Próbujemy się podleczyć troszkę. Zobaczmy, co jest w autach. W autach zawsze był fajny loot. Ammo. Ammo do broni, której nie mam. Co jest? Jakiś alarm. A to w aucie chyba. Lol. Już chyba ktoś był. Lock. O, zombiak. Ja mam. Nie mam nawet staminy, żeby go uderzyć. Nie fajnie się tu zaczyna dziać, powiem wam. Dlatego, że nie mam tej staminy. Dobra, czego ja potrzebuję na bedrola? Bedroll, mogę skraftować. Dobra, położę sobie tutaj bedrola. I umrę. Po prostu. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra, mamy bedrolka. Tak, stawiamy sobie go tutaj. No i umieranko. Bo to nie ma sensu.
No i jesteśmy z powrotem. Tam... Co tu się stało? Co? Dlaczego mam nagle 50 zombiaków do zabicia? Nie wiem, ale nie podoba mi się to ani trochę. Jakbym miał więcej ammo. No i tyle, po ammo. Dobra, jak sobie to pozabijam, widzimy się za chwilę. Dobra, zombiaki pozabijane, jak widzicie poszło mi trochę levela do góry. Chyba z dwóch zombiaków tylko poleciał loot, więc... Bez szału. Bez szału, to co, idziemy tutaj. Nagle zombiak mi się zespełnił. Halo? Nożyk. Nożyk w kiblu? Pozamykane. Tutaj czysto. I... Puszka. Co tu jest? Ja się tam muszę dostać. Tam jest sejfik. Dobra, let's go. Jakaś skrzynka. A, tu jest jakaś baza prawdopodobnie. Albo nie? To wygląda, jakby ktoś tu miał bazę. Widzicie to? Locked. O, pieniążki. Popsuła mi się broń. Ogólnie mamy problem, bo noc się zrobiła. I bardzo mi się to nie podoba. Tak więc jak to muszę przeżyć i widzimy się w kolejnym odcinku.